Siernicę? Musi się wykołować. No bo nie jest leski, nie może się zalogować i poszedł. Tak? Chyba, że przyjdę, tak? Lecę. Poczekaj. 5 minut. 9, co zrobić? Jak jeszcze nie było. Nie było. Czyli to mi po prostu wszyscy radni po. Tak, czy mam jeszcze? Nie będzie pytań? Nie, no, to jeszcze jedno miejsce. Tak, jeszcze jedno miejsce, ja wtedy będę się zbiorę. No to ja się jeszcze tam jest. Zaczynamy. Już na pisi. Otwieram 40. sesję Rady Gminy Dłutów. Serdecznie witam panie i panów radnych, sołtysów, panią wójt, pracowników urzędu. Informuję, że obrady są transmitowane i nagrywane. Stwierdzam prawomocność obrad, ponieważ obecnych jest 13 radnych. Punkt drugi to jest przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad otrzymali państwo z materiałami. Czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego porządek obrad uważam za przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. To jest przyjmowanie uwag do protokołu z 39. sesji Rady Gminy Dłutów. Czy macie państwo jakieś uwagi do protokołu? Z protokołem można było się zapoznać w biurze Rady, jak również bezpośrednio na sali obrad przed otwarciem sesji. Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego. To jest sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę panią wójt o przedstawienie, złożenie sprawozdania. Ostatnia sesja odbyła się 30 czerwca. Chciałabym tu państwu złożyć krótkie sprawozdanie z najważniejszych działań Urzędu Gminy od 1 lipca do dnia dzisiejszego. W okresie międzysesyjnym zostały przesłane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwały podjęte przez Radę Gminy Dłutów na poprzedniej sesji. Zostały przygotowane projekty uchwał, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. W dniu 28 lipca uczestniczyłam w obchodach Święta Policji. W dniu 29 lipca w Dłutowie odbył się piknik pod nazwą Piknikowo i Sportowo z Województwem Łódzkim. Organizatorem pikniku było województwo łódzkie. My udostępnialiśmy miejsce. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy się zaangażowali w przygotowanie, organizację i przebieg tego pikniku. W dniu 18 sierpnia uczestniczyłam w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Pawłówek. W dniu 21 sierpnia uczestniczyłam w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Borkowice-Dłutówek. W dniu 22 sierpnia ogłosiłam wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z zasobu gminnego. Tu konkretnie został ogłoszony wynajem lokalu numer 7 w Oszku pod numerem 44. W dniu 22 sierpnia ogłosiłam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu gminnego. To jest działkę oznaczoną numerem 19/11 o powierzchni 1357 metrów kwadratowych położoną w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny. W dniu 23 sierpnia uczestniczyłam w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Dąbrowa. W dniu 29 sierpnia ogłosiłam nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, spośród których została wybrana kandydatura pani Agnieszki Jana Schojeckiej na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie.
W dniu 1 września uczestniczyłam w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Redociny. W dniu 8 września uczestniczyłam w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Ślądkowice. W dniach od 14 do 18 września przedstawiciele gminy Dłutów gościli w partnerskiej gminie Rimóc na Węgrzech. W dniu 19 września uczestniczyłam w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Stoczki Porąbki. W dniu 20 września uczestniczyłam w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Oszk. Głównym tematem tych wszystkich zebrań w poszczególnych sołectwach było przeznaczenie środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024. W dniu 20 września ogłosiłam przetarg na wybór nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach następujących zadań. Budowa dodatkowego ujęcia wody przy stacji uzdatniania wody w Dłutowie, rozbudowa stacji wodociągowej w Czyżeminie, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Oszku, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie. Oferty na nadzór można składać do dnia 29 września. W dniu 10 lipca zawarłam umowę z firmą Tomred z Łasku na remont odcinka drogi gminnej w Dłutówku i remont drogi wewnętrznej w Leszczynach Małych. Remonty zostały wykonane. W dniu 21 lipca zawarłam umowę z Adamem Lewandowskim na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku gminnego w Dłutowie przy ulicy Głównej 69. Wartość umowy to 6000 zł brutto. W dniu 9 sierpnia zawarłam umowę z firmą Tomred na wykonanie remontu odcinka ulicy Zagajnikowej w Hucie Dłutowskiej. Wartość umowy 11 695 zł brutto. W okresie międzysesyjnym wydałam 48 zarządzeń, z czego 45 zarządzeń dotyczą zmian planu dochodów, wydatków budżetu gminy Dłutów i lub zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Dłutowie, ewentualnie gminnych jednostek organizacyjnych. Natomiast 3 zarządzenia nie dotyczą budżetu. To jest zarządzenie z dnia 21 lipca w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Kolejne zarządzenie również tej samej treści i też z 21 lipca. 2 zarządzenia takie same, ponieważ 2 różnych nauczycieli stawało na egzaminie i egzaminy odbywały się w różnych terminach. Nauczyciele uczyli innych przedmiotów, w związku z powyższym był inny skład komisji konkursowych. I zarządzenie również z dnia 21 lipca w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do Spraw Szacowania Szkód w Gospodarstwach Rolnych spowodowanych suszą na terenie gminy Dłutów. Jeżeli jakieś gospodarstwo rolne na terenie gminy dotknęła susza, każdy, kto chciałby się ubiegać o jakiekolwiek środki z tego powodu, jakiekolwiek odszkodowanie, powinien złożyć w formie elektronicznej na specjalnej platformie wniosek o odszkodowanie. Komisja, o której tutaj mowa, była pomocnicza i nie była obowiązkowa. Nawet ci, którzy nie zgłosili się w odpowiednim terminie, mogą jeszcze do połowy października złożyć wniosek indywidualnie przez platformę elektroniczną. Dziękuję. Dziękuję Pani Wójt. Czy macie Państwo pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa. Kto nam omówi projekt uchwały?
Ja poproszę o przekazanie mikrofonu autorce projektu, autorce zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa. Konkretnie jest to sołectwo Pawłówek i dwóch właścicieli działek z terenu sołectwa Dąbrowa. Wykonawcą umowy była pani Angelika Jonak z pracowni projektowej Landart z Wrocławia. Dzień dobry. 29 lipca 2020 roku gmina podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała była podjęta chwilę po tym, jak dla tego terenu uchwalono zmianę studium specjalnie pod ten plan. Procedura trwała dosyć długo, ponieważ tereny wymagały zgody ministra i zgody marszałka na przeznaczenie części terenów na cele nierolnicze i nieleśne, ale w czerwcu tego roku udało się już wyłożyć plan do publicznego wglądu. Zmiany w projekcie polegały przede wszystkim na wprowadzeniu nowej zabudowy na ten teren i przystosowaniu do tego dróg, czyli na lekkich poszerzeniach dróg, które w tej chwili istnieją. To jest chyba wszystko. Tutaj dla tego terenu nie było jakichś większych problemów. Jeżeli są jakieś pytania. Ja dopowiem jeszcze, że zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pawłówek zostały zainicjowane przez mieszkańców sołectwa, którzy przeznaczyli dwa kolejne fundusze sołeckie na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Dziękuję. Pytań nie było, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Dłutów w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa? Proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 12 głosach za i jednym wstrzymujących się. Dziękujemy Państwu za omówienie planu i przedstawienie. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Dłutów. Kto nam omówi projekt? Pani Wójt, proszę bardzo. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw nakłada na nas obowiązek ustalenia na nowo trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Dłutów. Jak Państwo pamiętacie i w niektórych sytuacjach, w niektórych rodzinach udało się to zauważyć, taki zespół na terenie gminy już istniał. Ustawa z dnia 9 marca 2023 roku powoduje, że dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne przestają działać i należy powołać nowe składy zespołu interdyscyplinarnego. Dziękuję pani Wójt. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo z materiałami. Czy są jakieś pytania?
odnośnie tego projektu? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Dłutów w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w gminie Dłutów? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 13 głosach za. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dłutów na lata 2023-2037. Kto nam przybliży temat? Pani skarbnik, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały otrzymali państwo na druku RG/44/23. I tak standardowo jak zawsze projekt niniejszej uchwały związany jest z proponowanymi zmianami w budżecie gminy na bieżący rok, który jest w kolejnym punkcie porządku obrad. Jeżeli chodzi o zmianę wieloletniej prognozy finansowej, to proponuje się zmianę w załączniku numer 1, jak i w załączniku numer 2. I zmiany WPF-u związane są głównie ze zmianami w planie wydatków i dochodów planowanymi do wprowadzenia na sesji w dniu dzisiejszym oraz przychodów planowanych, a także obejmują dostosowanie danych w zakresie dochodów i wydatków na bieżący rok do zmian budżetu dokonanych w okresie od 1 lipca do dnia dzisiejszego. Jeżeli państwo przyjmą proponowane zmiany budżetu na bieżący rok, które polegać będą na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 2 257 650 zł 10 groszy i zmniejszeniu planowanych wydatków o 142 349 zł 90 groszy, zmieni nam się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 37 055 065 zł 10 groszy i kwota planowanych wydatków, która wyniesie 48 111 888 zł 84 grosze. Wobec planowanego zwiększenia prognozowanych na bieżący rok dochodów i zmniejszenia wydatków o kwoty, które przed chwileczką powiedziałam, planowany deficyt budżetu ulegnie zmniejszeniu o 2 400 000 zł i zmniejszy się do kwoty 11 056 823 zł i 74 grosze. Zmniejszeniu ulegną również planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów o właśnie 2 400 000 zł. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych dla bieżącego roku nie zmieni się i wyniesie 23,59%, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla bieżącego roku wyniesie 3,92%. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniesie minus 459 190 zł 41 groszy, ale uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej, różnica ta wyniesie 7 305 633 zł i 33 grosze. Poza zmianami w zakresie prognozy dla roku 2023 proponuje się też zmianę dochodów prognozowanych na 2024 rok w zakresie ujęcia dofinansowania ze środków europejskich doposażenia Domu Kultury w Dłutowie w kwocie 25 463 zł. To zadanie będzie planowane do realizacji w bieżącym roku, natomiast wpływ dofinansowania będzie spodziewany już w przyszłym roku.
Poza tym w poszczególnych latach prognozy ze względu na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zmniejszono planowane spłaty długu i prognozowane kwoty na obsługę długu z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych. Poza tymi zmianami modyfikuje się również dane w zakresie dochodów i wydatków w latach 2023-2024 na projekty finansowane ze środków unijnych. Po przyjęciu przez Państwa proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. W wykazie przedsięwzięć natomiast, czyli w załączniku numer 2, proponuje się zwiększenie łącznych nakładów limitu wydatków w bieżącym roku i limitów zobowiązań o 3220 zł dla przedsięwzięcia w zakresie opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dudów Poduchowne i to jest związane z proponowanymi też zmianami w budżecie. I na koniec chciałabym poprosić o przyjęcie takiej drobnej autopoprawki w imieniu pani wójt w załączniku numer 1, czyli w prognozie w kolumnie, gdzie mamy wydatki bieżące, to jest kolumna 2.1. Proszę w zakresie 2023 roku dodać 4,95 zł, natomiast tę kwotę pomniejszyć w wydatkach majątkowych w kolumnie 2.2. To wszystko z mojej strony. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, bardzo proszę. Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Pytań nie było. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, z Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Dłutów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2037. Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 12 głosach za i jednym wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dłutów na lata 2023. Na 2023 rok. Pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały otrzymali Państwo na druku RG/45/23 i projekt tej uchwały zakłada zmianę zarówno w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu na bieżący rok, a także zmianę w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu na dzień dzisiejszy i stanowią jego dostosowanie do przewidywanego na dzień dzisiejszy oczywiście wykonania tych dochodów i wydatków na koniec roku 2023. Jeżeli chodzi o dochody, zwiększenia planu dochodów dotyczą przyznanych z budżetu państwa środków na uzupełnienie subwencji ogólnej 1 912 965 zł. I zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na pokrycie kosztów zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli od lipca bieżącego roku 11 088 zł. Następne zwiększenie dotyczy udzielonego w kwocie 588 364 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont odcinka drogi gminnej nr 108019S Dłutowa do Oszku. Kolejne zwiększenie to
wprowadzenie do budżetu dotacji z budżetu państwa z tytułu poniesionych w 2022 roku wydatków z Funduszu Sołeckiego. Kwota dotacji 90 767,30 zł. I ten zwrot poniesionych wydatków wynosi 23,53% z kwoty wydatków w ubiegłym roku, jaka była przeznaczona na Fundusz Sołecki, 385 718,60 zł. Kolejne zwiększenie to zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 90 tysięcy, podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 70 tysięcy i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o 6 tysięcy złotych. Kolejne zwiększenie dotyczy planowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 75 tysięcy złotych. 19 034 zł dotyczy wpływów z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, pomocy administracyjnych w Urzędzie Gminy. 14 950 zł dotyczy zwiększenia planowanych dochodów z tytułu czynszy wynajmu powierzchni przy obiekcie sportowym na działania promocyjne i informacyjne prowadzone 29 lipca przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 3250 zł z tytułu czynszów za obwody łowieckie 8700 i czynszy mieszkalnych 3000 zł. Kolejne zwiększenie dochodów to zwiększenie planowanych wpływów za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Dudowie 7,5 tysiąca zł. Z tytułu wpłat za obiady w stołówce szkolnej 14 tysięcy, dodatkowych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 8 tysięcy i pozostałych drobnych dochodów w łącznej kwocie 4434 zł. Zmniejszenia planu dochodów dotyczą natomiast dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11 838,20 zł. Na rozbudowę wodociągów w Dłutówku w związku z korektą kwoty ostatecznej płatności na realizację wyżej wymienionego zadania, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 tysięcy zł, wpływów z opłat za usługi opiekuńcze podopiecznych GOPS 6 tysięcy, wpływów za prace społecznie użyteczne 1250 zł. I opłat za węgiel 630 364 zł po rozliczeniu realizacji zadania. Ogółem plan dochodów proponuje się zwiększyć o 2 257 650 zł i 10 groszy. Zmiany w planie wydatków obejmują zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia. W zakresie zwiększeń planu wydatków majątkowych proponuje się wprowadzenie planu wydatków w kwocie 88 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup przedniego trzypunktowego układu zawieszenia, tak zwanego TUS, pługa odśnieżnego, kosiarki i posypywarki samozaładowczej do zakupionego wcześniej ciągnika. Przeniesienia planu wydatków w kwocie 1 070 tysięcy na zadanie remont odcinka drogi gminnej z Dłutowa do Oszku z wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących. Zwiększenie o 47,5 tysiąca planowanych wydatków na budowę instalacji gazowej do lokali mieszkalnych w Dłutowie przy ulicy Głównej 69 z przeznaczeniem na wykonanie tej instalacji jeszcze przed okresem zimowym. Wprowadzenie planu wydatków w kwocie 20 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach z przeznaczeniem tego samochodu dla posterunku policji w Hermanowie. Następna zmiana nazwy dotacji celowej dla OSP w Leszczynach Dużych z dotacji celowej dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę strażnicy na dotację celową dla OSP w Leszczynach Dużych na rozbudowę i przebudowę strażnicy z jednoczesnym zwiększeniem na wniosek straży dotacji na ten cel o 70 tysięcy złotych i te dodatkowe środki straż deklaruje i wnosi o zwiększenie, o przyznanie tych środków przede wszystkim na pokrycie kosztów wymiany dachu na istniejącej części
i na dach na nowej części. Łącznie ze środkami z Funduszu Sołeckiego dotacja dla OSP wyniesie 93 087 zł 73 groszy. Kolejna zmiana to przeniesienie na wniosek Sołectwa Ślądkowice planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000 zł z zadania zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Ślądkowicach na zakup i montaż lamp solarnych wzdłuż dróg wewnętrznych w Ślądkowicach. Następnie zwiększenie planowanych wydatków o 15 882,87 zł na zadanie ogrodzenie terenu przeznaczonego na miejsce rekreacji spotkań w Dąbrowie w ramach przeniesienia planu wydatków z Funduszu Sołeckiego tego sołectwa z zadania podział działki gminnej nr 162/1 i zamiana. Następnie wprowadzenie do planu wydatków majątkowych zadania w zakresie Funduszu Sołeckiego pod nazwą budowa szamba na działce gminnej w Budach Dutowskich 12 085 zł, a zmniejszenie planu wydatków bieżących na ten cel o 9 785 zł, na zakup paliwa o 300 zł i na budowę boiska do piłki siatkowej o 2000 zł. I kolejne zwiększenie dotyczy planowanych wydatków na budowę placu zabaw w miejscowości Tążewy ze środków Funduszu Sołeckiego, przeniesionych jednocześnie z zadania w zakresie utwardzenia części terenu przed strażnicą OSP w Tążewach, kwota 2100 zł. W ramach zmniejszeń planu wydatków majątkowych proponuje się zmniejszenie planu wydatków na zakup działki wydzielonej z działki nr 97/4 w Hucie Dutowskiej o 3767 zł w związku z rozliczeniem tego zakupu. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie zakup serwerów wraz ze sprzętem i systemem operacyjnym w ramach projektu Cyfrowa Gmina o 2797,34 zł. I przeznaczenie tej kwoty na zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania po zakończeniu realizacji projektu 262,30 zł w ramach wydatków majątkowych i 2535,04 zł jako wydatki bieżące. Kolejne zmniejszenie to przeniesienie planu wydatków w kwocie 6900 zł na stworzenie strony www w ramach projektu Dostępna Gmina Dutów do wydatków bieżących ze względu na mniejsze koszty opracowania tej strony niż pierwotnie zakładano. Następnie mamy zmniejszenie o 762,88 zł planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wydatków na budowę placu zabaw i ogrodzenia wokół niego w miejscowości Pawłówek i przeniesienie tej kwoty do planu wydatków bieżących na zakup paliwa do kosiarki 200 zł i poczęstunek dla mieszkańców sołectwa biorących udział w pracach związanych z budową ogrodzenia 562,88 zł. W zakresie planów wydatków bieżących natomiast proponuje się wprowadzenie planu wydatków w kwocie 24 600 zł na remont drogi wewnętrznej w Mierzączce Dużej. To są okolice posesji pani Działeckiej. Następnie wprowadzenie planu wydatków w kwocie 8200 zł na przedłużenie przepustu na działce gminnej obok obiektu sportowego. Zmniejszenie planu wydatków na remont lokalu w Oszku o 11 108 zł i 2 grosze. Zwiększenie planu wydatków na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dutów dla części obrębu geodezyjnego Dutów Poduchowny o 3220 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykonawcy. Następna zmiana dotyczy zwiększenia o 347 733 zł planowanych wydatków na oświatę i z tego na wynagrodzenia i pochodne głównie nauczycieli w związku z podwyżkami ich wynagrodzeń wprowadzonymi w marcu z wyrównaniem od 1 stycznia bieżącego roku 151 tysięcy dla nauczycieli szkoły i 96 tysięcy dla pracowników i nauczycieli przedszkola. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe związane z podwyżkami nauczycieli szkoły 13 374 i przedszkola 5 600 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkoły i przedszkola 15 749 zł. Na dowożenie uczniów do szkoły 18,5 tysiąca zł. Na zakup środków żywności na potrzeby obiadów dla uczniów szkoły 14 000 zł.
na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego dla dwóch uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 20 tysięcy i na realizację projektu utworzenie punktu dydaktycznego wokół przedszkola w Dłutowie 13 510 zł. Całkowity koszt tego zadania szacowany jest na 59 380 zł. Z tego koszty w wysokości 55 880 zł zostaną pokryte z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a która już zasili budżet nam kolejnego roku. Następnie mamy zmniejszenie planowanych wydatków na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. 83 237 zł 12 groszy. Jest to zmiana wynikająca z mniejszych kosztów na realizację tego zadania niż pierwotnie planowano i również zmniejszenie planu wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o 28 tysięcy złotych. Kolejna zmiana to zmniejszenie planowanych wydatków na zakup i obsługę sprzedaży węgla po rozliczeniu zadania o 685 840 zł. Zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenie i pochodne oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla asystenta rodziny 6 920 zł. I wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania doposażenie Domu Kultury w Dłutowie poprzez zakup sprzętu audiowizualnego, przepraszam, i technicznego w kwocie 53 429 zł 24 grosze. To zadanie dofinansowane jest ze środków europejskich Unii Europejskiej w kwocie 25 463 zł. Udział własny gminy w tym zadaniu to 27 966 zł 24 grosze. Ogółem plan wydatków proponuje się zmniejszyć o 142 349 zł 90 groszy. W związku z proponowanymi zmianami planu dochodów i wydatków, tak jak wcześniej powiedziałam, zmianie ulegnie planowany deficyt budżetu, który zmniejszy się o 2 400 000 zł. I z tego też względu proponuje się zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na bieżący rok o tę właśnie kwotę, czyli do kwoty 4 milionów złotych, a także zmniejszeniu limitu zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów do kwoty 6900 zł. Kwota ta obejmuje zarówno kwotę pożyczek i kredytów, jak i szacowanych odsetek od tych zobowiązań. Poza zmianami w planie dochodów, wydatków i przychodów proponuje się też na wniosek pana kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie zwiększenie planu przychodów zakładu budżetowego o 47 tysięcy złotych i zwiększenie o tę samą kwotę planu kosztów. Planowane zwiększenie przychodów w kwocie 47 tysięcy złotych składa się ze zwiększenia przychodów ze sprzedaży wody o 26 260 zł i za przyjęcia ścieków o 20 740 zł. Te dodatkowe przychody proponuje się przeznaczyć na pokrycie większych niż przewidywano kosztów energii elektrycznej 36 500 zł, na pokrycie kosztów dodatkowych badań wody i ścieków oraz gleby 5,5 tysiąca złotych, zakup materiałów i wyposażenia 4 tysiące i na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1000 zł. Poza tymi zmianami proponuje się również w paragrafie 10 projektu uchwały wprowadzenie upoważnienia dla pani wójt do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu i związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. I to tyle, jeżeli chodzi o projekt tej uchwały. I oczywiście proszę o przyjęcie tego projektu wraz z autopoprawką, którą wcześniej państwo otrzymali. Czy macie państwo jakieś pytania?
Jeśli nie, bardzo dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Pytań nie było, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Dłutów w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2023 rok wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 11 głosach za i jednym przeciw i jednym wstrzymującym się. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. To jest przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych. Informacje przewodniczącego Rady Gminy Dłutów dotyczącą oświadczeń majątkowych za 2022 rok otrzymali państwo z materiałami, jak również informacje wójta gminy Dłutów z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy Dłutów w Dłutowie i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2022. Jeżeli chodzi o informacje przewodniczącego Rady Gminy Dłutów, to moje oświadczenie majątkowe zgodnie z ustawą zostało przekazane do wojewody łódzkiego. Nie wpisałem wartości posiadanego gospodarstwa rolnego, czego dokonałem w uzupełniającym wyjaśnieniu. Czy mają państwo jakieś pytania odnośnie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. To jest interpelacje i zapytania. Czy ktoś z pań i z pan radny, tak? Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać o co dalej z drogą ostatnią piaskową rzemieślniczą. Otrzymaliśmy 5 milionów. W tamtym roku w sierpniu ogłoszony przetarg, w grudniu unieważniony. Mamy koniec września, nic się nie dzieje. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, że pieniądze stracimy. Panie Wojtek, proszę bardzo. W najbliższych dniach będzie ogłoszony kolejny przetarg na realizację zadania. Tak późno ze względu na firmę, która wygrała przetarg na zlecenie spółki gazowniczej. Nie chciałam doprowadzić do takiego stanu, że my zrobimy tam nową nawierzchnię, a za tydzień czy za miesiąc ci, którzy będą robić roboty związane z ułożeniem instalacji gazowej z przyłączami, będą robić tam wykopy. W firmie gazowniczej przedłużyły się mocno uzgodnienia, mają pozwolenie na budowę i z najnowszych informacji w najbliższych dniach wchodzą na budowę. Jeszcze? Proszę bardzo. Czyli mamy zapewnienie, że pieniędzy nie stracimy, tak? Bo to jest inwestycja na rok czy na dwa. Jak tam zostało? Bo ja nie pamiętam. Obecna promesa, czyli środki, które mamy przyznane, jest obowiązująca do końca października. Jeżeli teraz ogłosimy przetarg i nawet ten przetarg byłby nieudany, nie wiem, nikt nie złoży oferty, oferty będą niekompletne i trzeba będzie przetarg unieważnić, mamy czas na jeszcze jedno ogłoszenie. Czy jeszcze ktoś? Proszę pani radna. Droga w Leszczynach Dużych wymagała naprawienia, teraz w kilku miejscach została naprawiona, natomiast proponowałabym, żebyśmy jutro może przed zebraniem sołeckim albo po zebraniu obejrzały te prace. Ale w Leszczynach Dużych jest droga powiatowa.
No tak. Nie miałam, Urząd Gminy nie miał nic do czynienia z tym remontem. Zdaję sobie z tego sprawę, natomiast jeśli nie jest to praca zadowalająca, to warto byłoby, żebyśmy to obejrzały i poprosiły powiat o poprawki ewentualne. Ale może zaprośmy jeszcze na tą wizję lokalną kogoś ze starostwa powiatowego, żeby im pokazać, co nam się nie podoba i jak te prace zostały zrealizowane. Bo ja to nawet nie wiedziałam, że tam były prace jakiekolwiek prowadzone naprawcze. Oni nas o takich działaniach absolutnie nie informują. To jutro obejrzymy i umówimy szczegóły. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Ale jeszcze interpelacja, czy wnioska? Wnioska. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad, to jest wnioski. Czy ktoś z Państwa z sołtysów chciałby zabrać głos? Mieszkańców nie widzę. Pani Wojtek, proszę bardzo. Ja chciałabym wszystkich Państwa bardzo serdecznie zaprosić na dożynki gminne, które odbędą się w najbliższą niedzielę o godzinie 14:00. Rozpoczynamy mszą świętą. Dożynki odbywać się będą na placu przy stadionie w Dłutowie. Dziękuję za zaproszenie. Ja jeszcze chciałem poinformować, że wpłynęło do nas apel pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939-1945 o podjęcie uchwały pobierającej wystąpienie o reparacje wojenne. Wpłynęło również pismo do wiadomości Rady Gminy od mieszkańców ulicy Wspólnej 3 w Dłutowie w sprawie utwardzenia na wierzchni tej ulicy, jak również wpłynęło kilka wniosków mieszkańców Dąbrowy o przekształcenie działek z rolnych na budowlane. Pisma te przekazałem pani wójt i myślę, że będą rozpatrzone zgodnie z procedurą. Tak, tak. I wszystkie te wnioski są, właściciele deklarują się, że pokryją koszty przekształcenia. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego zamykam obrady 40. sesji Rady Gminy Dłutów. Dziękuję za przybycie i wzięcie udziału w obradach.